Czołem policjanci! Czołem panie ministrze! Szanowni Państwo, do dzisiaj dzięki wsparciu Komendy Głównej Policji oraz samorządu lokalnego zrealizowano już budowę nowych komend powiatowych w Świebodzinie, Słubicach, Żaganiu, Sulęcinie, posterunku w Cybince. Zmodernizowano siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. Ponadto kompleksowo wyremontowane zostały komisariaty w Sulechowie, Gubinie, Drezdenku i Rzepinie. Obywatele mają zbliżone oczekiwania. Pragną, by policja była im przyjazna, a jej działania na rzecz bezpieczeństwa porządku publicznego były podejmowane zawsze sprawnie i skutecznie. Z drugiej strony państwo musi zagwarantować formacjom mundurowym odpowiedni standard warunków pracy, tak aby ich służba była możliwie najbezpieczniejsza i najefektywniejsza. Z tej okazji serdecznie podziękuję panu ministrowi, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, Komendzie Głównej Policji za to, że pozwoliliście państwo stworzyć możliwości, aby lubuska policja, to czym ona dysponuje, ta lubuska policyjna infrastruktura została radykalnie poprawiona. Policjantom z naszego regionu, komendantowi wojewódzkiemu, jego zastępcom, wszystkim państwu serdecznie dziękuję, że potrafiliście państwo z tej szansy skorzystać.